hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Hej, witam was, ja jestem Korgames, a to jest gra The Walking Dead. Epizod pierwszy. Zagramy sobie nową grę. Graj. Standardowy. Klasycznie standardowy. Epizod pierwszy. Nowy dzień. No, to trzeba uważać, co się wybiera, bo będzie to przez całą grę. W ogóle co widzimy, to jest, jak dziwnie klatki skaczą, jest 60-120. Wow. Wolałbym to, nie wiem, stałe 60, nawet tych 100 paru i 20. Epizod pierwszy, nowy dzień. Będę lektorem się pobawię. Ho, 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 jedziesz na wakacje. I skąd mogłem wiedzieć, że jesteś murzynem? Nie, no dobra, bez rasizmu. Co z tego, że ktoś jest czarny, żółty czy normalny? Ho, 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 Karol, jak ty tymi sucharami rzucasz? Normalnie teraz burger. Nie. Dlaczego tak sądzisz? I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. I co, powiadasz? What do you say? I say yep, I know you didn't. Okienko. Moglibyśmy je teoretycznie wybić i uciec. Mówię, no zombie klatki skaczą. Dziwne. Gdzieś tam dojdziemy do kluczowego momentu i dalej będą spadać, to zobaczymy. Dobra, przyjacielsko. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Aha, tutaj jest szyba. Myślałem, że tutaj nie ma szyby, to mógłby wziąć środka na jego jeb. Nie wiem, te klatki mi strasznie coś drapią, zaraz spróbuję to jakoś tak ustabilizować. Gdzieś tylko, jak... Dobra, bez spoilerów. Za chwilkę po prostu. You wanna know how I see it? Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. I'm driving this man. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for he's coming to 17. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Damn. Man, not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door.
He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit... Wiecie co? Pauza i ja to ogarnę, bo mi to strasznie to dropi i nagle rzuca kartkami i w ogóle ustabilizuje jakoś się zawracam. Okej, mam nadzieję, że będzie lepiej. Wracamy z powrotem. No, już jest trochę lepiej. No, teraz jest ładnie na 60 klatek, ładnie pasi. Wystarczyło, że... połączył tam w tle jeden program. Ładnie zrobiłem cięcie akurat przed końcem. No dobrze, to dziękuję wam za odcinek, resztę zobaczymy w następnym. Tutaj wiecie, tam w ogóle subskrybujcie, albo jednak nie. Albo było jakby wam tak skończył odcinek 5-minutowy Hexagona. Albo go jeszcze nie wrzuciłem, albo go wrzuciłem, nie wiem. Znaczy wrzucić, na pewno go wrzuciłem, czy upubliczniłem. Budź się, murzynie, bo cię okradną. Kopiemy w drzwi. Bo było tam zombie. Tragedia. Kopniemy tutaj sobie raz, drugi, trzeci, czwarty i wychodzimy. Dobra. Wychodzimy. W ogóle ładnie to tutaj tak wygląda wszystko, podoba mi się to komiksowe taki. Good job, nie ma tak złamać sobie nogę. Nie, bo co, aha, bo tutaj jest ten policjant, co to strzelbę musimy iść. Podnieś strzelbę, tempaku, tępy murzynie. Bierz tu. Zegnij się. Załadowany, z małym problem. Ale może by tak wziąć, najpierw go podnieść, jakby cię na przykład chciał... O, mamy napój. Mamy napój. Ja jakbym nie ryzykował podchodzić do gościa podczas apokalipsy zombie. Z niezaładowaną bronią. No to ładuj nabój do komory i jadymy. No ale w kajdankach chyba też możesz, nie? Nic się nie stanie. No ale dobra. Niech ci będzie. Proszę pana, proszę pana. Jak w Hitmanie, proszę pana. Proszę wyjść, proszę pana. Okej, okay, kluczyki. Już sinią. Faileusz. Klasik. Cofnij się, chłopie. Mówił, że... bierz shotguna, pipo. Ładuj. Ryota. Kurde, ty to jesteś łamaga. A piździet. Boom. Headshot. Po mojemu to spudłowałem, ale niech będzie.
On się akurat w tym momencie uchylił, więc powinno polecieć w powietrze, ale tam w sumie to shotgun, więc mogło się okazać, że dostał kawałkiem. Tak zwana apokalipsa zombie. Wstawaj, chłopie. Nie, tak sobie tylko odpoczywam chwilkę. Co ja tutaj mam zrobić? Aha, tutaj. Aha, tam stała sobie. Tak jak w horrorach stoi zawsze dziewczynka na skraju lasu. Co tutaj mamy? Nic nie mamy. Kłazy. Zombie oczywiście grzecznie poczekał, aż na nie spojrzymy. Miłe zombie. Takim to tylko... Kuźwa, jaka ty jesteś łamaga, chłopie. Naprawdę. Wysiadł z samochodu, nogę se złamał. Podniósł nabój, to go upuścił. Strzelił, to mało co nie spudłował. To akurat ja spudłowałem. Ale kurde, naprawdę. Porażka. Nie masz szans. Żaden się nie ostanie. Żaden. Dobra, to jest tam trochę nastawiona na fabułę, to nie powinienem tam robić to wcipu z wszystkiego, a raczej usiłować robić. No, jumpnął sobie przez potek. Ogólnie rzecz biorąc, gra wygląda ładnie, ale jak się tak bliżej przyjrzeć na tekstury, to tak trochę słabo. Choć wszystko jest na ofula. Wiecie, nie wiem jaki był czas materiału. Dobra, sprawdzimy jeszcze coś z domku. Tak nikt tam pewnie nie odpowie. Będziemy tylko gadać. No, dawaj. Sprawdźmy. To jest taka siekiera, powinna się wbić przez to szkło. Byłoby pitka scenka. Chłopie, jesteś... Dobra. Nie powinien tego mówić. Halo. Oczywiście, murzyn w stroju więziennym i nie jest intruzem. Widzicie już tylko... O, jednak to powiedziałem. Dobra. Przymknij się, albo cię posądzą o rasizm. Kucyk i pony, weź go tutaj pokoloruj dalej. Masz nawet różową kredkę. Głupie dziecko nie wie, że konie nie są różowe. Sztuczne, kurde. Chłopie, to jesteś ciapa, więc uważaj. Ja pierdolę. Kurwa, jakie... Ja o tym wiedziałem. Po prostu musiał się wyjebać. Na stopę. Jak już tylko zobaczyłem plamę krwi, wiedziałem, że się wyjebie. Naprawdę. Wiedziałem, że się wyjebie od razu. Gdzie tylko coś będzie, kościół musi gruchnąć. Wiecie, w ogóle on to tam champion, tak, wojna zombie i tak dalej, ale... No ludzie, no kurde. Nie wiem, jakiś list tam był chyba. Weźmie... Co tak pika? Pewnie jakiś telefon, bo coś tu z tyłu, nie? To nie była woda. Woda ognista, tak zwane.
Zregenerowałem mu HP. Czekajcie, gdzie ten telefon pipka, bo to jest serio. Tutaj. Tak. Free. Ho, 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 ho. He's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before the spring break. Message 2. Let's 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. Clementine. No kurde, kurde, no nie martw się, wezmą ci, jak poprosisz Blizzarda, to pewnie ci tam wezmą, podeślą abonamentowo. Prepaida albo coś, a nie. Nie musi udać, że tak rozpaczać coś. Zadzwoń na policję, zadzwoń na policję. Huch, huch, huch. Znam odpowiedzi na wszystkie pytania, już jak ma na imię i tak dalej. Wiem, że to jest Clementine, wiem, że oni pojechali do szpitala i tak dalej. Na drzewie podejrzewam. W domku. No. Gdzie jest to... Gdzie jest tą mordą? I się wyjebie. Kurwa, jeszcze ubem okant. Congratulations. Jeszcze złamaną nogą się podparł. I znowu gleba. Gościu, ty masz jakieś problemy z tym, naprawdę. Kopnij ją jeszcze raz, mordę. Kopnij. Bierz młotek. Jeszcze raz. I jeszcze raz. A teraz daj młotek dziewczynce, jeśli chce, to ich też sobie główkę poubija. Did you kill it? Yes. It's okay. I think she was a monster. No kurde, pierwsza mądra osoba w grach typu apokalipsa zombie. Nie, że w końcu typu, wiecie tam. O kurde, boimy się ciebie, bo zabiłeś tą zombie i trzeba im tłumaczyć, że to był potwór. Murzyni się tobą zaopiekuje. Nie, zanim się ściemni. Bo jak się ściemni, to już będzie dupa. No dokładnie. W dzień chociaż zobaczymy, co nas zabiło. Ale wiecie, ja myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek i widzimy się w następnym. Więc komentujcie, łapkujcie i tak dalej. Pa, pa.